O, a tam papcie. Czyli widzicie, trzeba uważać, jak się spuszcza roletę. Dobra, teraz na dół. Ania, pokaż widzom tą zabawkę, co tutaj zrobiłaś, tą papuszkę. To? No. Tak, to jest fajne, bardzo fajne. Ania, będzie miała tak dużo betoniarni, nie będziesz mogła otworzyć. Och. Szymek wygrał. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj mam taki dzień szczególny, ponieważ Ania skończyła 9 lat. Gratuluję, Ania. Tak wygląda nasza 9-latka. Szymek ma 7,5, Nadia ma 10,5. Kasia zrobiła patelnię hiszpańską, więc zjemy i za chwilę lecimy kupić tort lodowy, bo uwielbiamy właśnie w Hiszpanii torty lodowe, które tutaj są. My kupujemy w Hiszpanii. Tak. Bo innych nie ma. Tak. I zawsze jesteśmy w Hiszpanii, jak Ania ma urodziny i Nadia, tylko jak Szymuś ma urodziny, to nie ma nas w Hiszpanii, bo to jest lipiec i wtedy jesteśmy w Polsce. Więc jemy i jedziemy po torta. Ubieramy buty, bo jedziemy po tego torta, ale zobaczcie, tutaj mamy nogę. Nie, tata, nie podnoś jakieś... tego, bo potem czemu? Nie... Patrzcie, noga jakiejś szarańczy. Och, chyba, ale jest wielka. Potem mnie przytula. No właśnie. Potrzebuję na chwilę. Nie. No, na chwilkę, na chwilkę, na chwilkę. Dobra, idziemy, chodźcie. Idziemy tajnym przejściem. Czekaj, zapalimy światło. Okej, dojechaliśmy do sklepu. Mam nadzieję, że te lody będą. Jakie lody? Torty lodowe. Nie, tata, tam nie było. Były. Były. A. Tu jest nasza Mercadona, tam są różne jakieś dla dzieci. Możemy zobaczyć potem. Dobra, mamy, zobaczymy, jakie tutaj są. Ja nie jestem psipatrol. Czemu to jest tylko psipatrol? A może weźmiemy coś innego, Ania, na przykład tą białą, tą czekoladę, taką fajną. Nie, to Barbie, ale mały chyba. Ja miałam Barbie. Tu są, Ania, fajne, z takimi bezami. Chciałam tamten. Już tamten jedliśmy chyba z 3 razy. A możemy się zdłużyć, czy nie? Nie wiem. A może tamten mama by też mogła? Jest fajny, kolorowy. To możemy tamten? Kasia tylko zabroniła dużych, bo ten cukier będziemy jeść chyba tydzień albo miesiąc. Jakieś małe, Ania. Zobaczcie, balony Kasia wywiesiła i teraz odpalamy. Mamy taką dziewiątkę. Dziewiątka. Ania lubi róże. Zwykła rzecz. Zwykła rzecz, a cieszy. Pięknie. Taki torcik kupiliśmy. Wow! Wbić? Się. Dobra. Ale Ania... To trzeba obrócić, bo z tej strony masz dziewiątkę. Także Ania, 100 lat dla ciebie. 100 lat, 100 lat, nie żyję, a ja mam. 100 lat, 100 lat, nie żyję, a ja mam. Jeszcze raz, nie żyję, żyję, mam. Nie żyję, mam. A to Ania! Ania, dziękuję. Jakieś życzenie sobie takie porządne wymyśl. Powiedz na głos. Nie, nie mów na głos. Bo się nie spełni. Raźnie. Już. No. Pięknie, super. Dobra, to Ania teraz kroi, przyniosła wrzątek. Proszę, mamusia. Niech ci się spełni, Aniu. No, oblicz mama. Dobra. Ania, zabierz najpierw twojego kwiatka. Czekaj. A może tak pizzę zrobimy? Nie. Nie? Dobra, pizzę, bo pizza jest ładna, nie tak normalna. Także Ania kroi, a za chwilę robimy wieczór filmowy. Będziemy sobie oglądać jakieś fajne seriale. Także zasłaniamy. Robimy ciemność. A Kasia mówi, że na spacer najpierw idziemy. Dobra, to zjemy torta, idziemy na spacer, a potem film. Tutaj jest jeszcze dziewiątka ze świeczek, ponieważ nasz balon z dziewiątką pękł. No i musieliśmy wymyślić taką dziewiątkę. Ale jest fajnie. Tu już jest ciemno. Ojej, zobaczcie. Ania, twoje te, Nadinka. Nadi roślinki. Nadia sobie zasadziła cebulę. O! A tam papcie. Czyli widzicie, trzeba uważać, jak się spuszcza roletę. Dobra, teraz na dół. Dobra, i teraz na dół. Zobaczcie, ale tak poza tym, to Nadia fajną hodowlę ma. Tata, zawsze patrz. No patrz, ale nie, ja nie wiedziałem, że tam coś jest. No, chciałam. Przepraszam. Tutaj mamy coś takiego. A tutaj cebulkę. No i Nadia codziennie przychodzi i spryskuje i bardzo mocno dba, więc będziemy mieli na święta już rzeżuchę. Ale święta za 2 miesiące, więc... I co, jak to wygląda w środku? No to zamienimy talerze. Dobra, to my sobie zjemy.
Za niedługo do was wracamy. Ania dostaje jeszcze taki prezencik w kształcie cukiereczków. Od Szymusia? Nie, no w sumie od nas. Aha. I taką zabawkę, która klei takie kuleczki. To takie drobiazgi, bo my ogólnie mamy taką umowę, że mamy tak dużo w rodzinie urodzin, że postanowiliśmy sobie tylko takie małe drobiazgi robić. Bo tak naprawdę, no co byśmy musieli kupować jakieś drogie prezenty. Więc mamy takie drobiazgi za 50 zł. Który chcesz cukierek? Ja ten. Ale to tamten już masz? Ja ten. Nie, to ten. Ty ten? Dobra, to ja ten. Dziękujemy. Smacznego! Ania, pokaż widzom tą zabawkę, co tutaj zrobiłaś, tą papuszkę. Co? No. Tak, to jest fajne, bardzo fajne. O, coś takiego Ania dostała. I tu się wkłada takie kuleczki, psika się wodą i one się sklejają. Zobacz, tu jest taki psik. Tu są kuleczki, wkładacie w taką foremkę i zaciskacie. I trzeba potem czekać 5 minut, żeby się tak nawodniło, się skleiło, bo to jest takie naklej. I wyszliśmy sobie na spacerek, to jest nasza promenada, a tutaj są żółwie, słuchajcie, nie wiem czy wam pokazywałem czy nie, ale na tą parze przychodzą żółwie i znosić jajka. Na szczęście nie trafiła, trafiła. Na złom kabel! Wow, będziemy opalać i na złom. Tutaj jak chodzimy z Kasią, to latają tutaj króliczki. Może teraz mam takie ujęcie wkleję, bo chyba Kasia nagrałaś, nie? Albo ja. Tak, mam tak, takie ujęcie gdzieś na dysku i tutaj chodzą fajne króliczki. Takie małe. Rano, po południu, no. Ogólnie często można je spotkać. Biegniemy na plażę. Wow, słuchajcie, w nocy musiał być jakiś sztorm albo wiatr, który wyrzucił na plażę jakieś glony. Tego nie było. Tyle glonów wywaliło. Jak obornik normalnie na wsi. Tak, można zapaść się. Ale fajne, fajnie to wygląda. Jakby rolnik przyjechał. O, teraz są te protesty rolników, to wiecie co? Ten obornik przyleciał tu do nas, do Hiszpanii. Oczywiście żartuję z tym obornikiem. Popieramy rolników, niech walczą o swoje. Tak trzymać. Ale zobaczcie, jaka ślumpa. Jeszcze wczoraj tu była krystaliczna woda, a teraz jest po prostu błoto. I zobaczcie, przyjedziecie sobie na wakacje i traficie na taki moment, że są glony, no i co? Nie popływacie. Słuchajcie, tutaj dzieci zbierają meduzy do wiaderka. Pokażemy wam, jak to wygląda. To są meduzy. Ta się rusza u góry. Dobra, chodźmy. No, idziemy. Fajne. Ciekawe, czy parzą. Nie wiem właśnie. Ogólnie dzisiaj jest sobota, dlatego jest tak dużo ludzi dzisiaj. Ale powiem wam, że w tygodniu tutaj nie ma nikogo. Więc w tygodniu tu się fajnie spaceruje, jak normalnie na Saharze. A teraz jednak z 1000 osób tutaj przyszło. Okej, już wracamy, ale chcemy sprawdzić, czy jest woda. Nie, nie ma. Nie ma. Zakręcili na zimę. Nie ma. No to idźcie, dzieci chcą po wydmach pobiegać, tylko uważajcie na skorpiony. Węże i inne takie. Są króliki. Kuny, jenoty. Tam odcisk węża. Dobra. Mogą być. Tata, a schowasz mi to? Szymek ma tutaj... No bo tu nie ma haczyka. No to po co ty to bierzesz? No bo tutaj jest takie coś na rybę i tutaj takie metalowe na rybę. No dobra, wezwać. Uważajcie też na łosie, jelenie. Sarny, dziki, lisy, kuny, jenoty, wilki i rysie. Pan tutaj szuka skarbów. Szymek, kupimy sobie takie coś? I będziemy szukać. No, są kanały, które pokazują, ile znajdują. Na przykład, nie wiem, 100 zł dziennie potrafią znaleźć, albo i więcej. Niektórzy to nawet 1000 zł, albo i więcej. Ale, albo dwa. Ale w różnych rzeczach? No, w monetach, w pierścionkach. Ania znalazła jakiś napis. Co tam jest napisane, Ania? Plaza Sarabasti Libre. Libre to wolność. Przetłumaczymy, co to znaczy.
Darmowa Karabasa. Nie mam pojęcia, co to jest. Jeszcze raz wpisałem. Bezpłatna plaża Karabasi. To chyba dla tych naturystów. Wracamy do domu i sprawdzamy, kto ma najwięcej piachu w butach. Po wydmach. Kto wysypuje pierwszy? Szymona by się na kolano wysypała. Aha, patrzcie. O, Siemek, dużo. Ja. Nadinka. O, malutko. Teraz Ania. Poczekam. Zdejmę wkładkę. Ania będzie miała tak dużo, że betoniar nie będzie mogła otworzyć. O. Szymek wygrał. Otwierasz betoniarnię. A druga. Ej, jeszcze ja druga. Dobra. Ja, a słabo. No, okej, okay. Ania teraz. Ostatni bucik. Dobra, mało. Piękny zachód słońca za nami, a my idziemy na seans filmowy. Okej, okay, jesteśmy w domu, już ciemno na dworze. Szykujemy zatem chipsy. Te są Kasi, te są Szymusia. Ja mam tutaj, wprawdzie miałem zrzucić brzuch, ale no dzisiaj w urodziny Ani sobie daruję. Także mamy i włączamy. Okej, okay, teraz znajdę jakiś film. Dzieci zazwyczaj chcą bajkę, a my z Kasią chcemy film. Więc tu mamy problem, ale jak znajdę jakiś fajny film, to i nawet dzieci polubią. Włączamy Netflixa i szukamy. O, mam, Kumpel Terapeuta. To jest film o tym, że dzieci miały edukację domową i poszły pierwszy raz do szkoły. To znaczy jeden chłopiec. No i tu są całe jego perypetie. To jest fajne. Dobra, czekam na rodzinkę, a z wami się żegnam i widzimy się w kolejnym vlogu. Cześć. Ania mnie zaprosiła do fajnej zabawy. Muszę dmuchnąć i ma się zatrzymać na tej czekoladce, to wtedy będzie ona moja. No to ciekawe, czy mi się uda. Ani możesz ani za mocno, ani za wolno. Dobra, 3, 4. O kurczę. Dwie tylko. Tata, ja to nie jest takie łatwe. Mogę normalnie ci pokazać? No. Czekaj na cię. Dobra, teraz Szymek. Dajesz Szymek. A, prawie było. Świetne. Kto tą zabawę wymyślił? Ja. Bo widziałam to na TikToku. Aha. Na shortcie. I teraz Ania. Oby ci się udało. Ona tu była. Mocno. No ci braknie z powietrza. 3 tylko. Teraz ja. Na koniec jeszcze jedna sprawa, ponieważ chciałem z wami pogadać o ankiecie, którą przeprowadziłem jakiś czas temu odnośnie zamknięcia kanału. Więc posłałem tą ankietę do was z pytaniem, czy mam zamknąć kanał. I odpowiedzieliście mi, może tak kamerę dam, zobaczycie trochę okolicy. Powiedziałem wam tam, że rozważam zamknięcie kanału i spytałem, czy mam zamknąć, czy nie. Wysłałem do was tą ankietę, ponieważ byłem w święcie przekonany, że co najmniej połowa ludzi już ma dosyć naszego kanału i nie chcecie tego oglądać, tych naszych przygód i naszych perypetii. Ale bardzo się zdziwiłem, bo do dzisiaj oddało głos 56 tysięcy ludzi i tylko 12% z tej grupy powiedziało, że mamy zamknąć kanał, a 88% że nie. Dostałem też bardzo dużo maili i prywatnych wiadomości i telefonów od znajomych, żeby nie zamykać jednak tego kanału. No i bardzo się zdziwiłem, bo naprawdę byłem święcie przekonany, że ponad połowa będzie chciała, żebyśmy ten kanał usunęli. Ale jednak chcecie oglądać te nasze przygody, nasze życie. Więc tak jak mówię, no dla mnie jest to też kawał historii. Nie chcę za bardzo usuwać tego kanału, bo dla mnie też jest to fajna pamiątka i fajnie się podzielić tą przygodą z wami, z tym karawaningiem. Ale tak jak mówię, jeżeli miałbym to robić dla przynajmniej połowy ludzi, którzy nie chcą, gdzieś tam im się wyświetlamy na stronie głównej YouTube'a, to pomyślałem, że po co denerwować ludzi w Polsce, już i tak dużo problemów mamy i z wojną, i z politykami, i ze wszystkim, więc po co jeszcze ja mam dokładać wam zmartwień naszymi filmami, więc no myślałem, że naprawdę chcecie, żebym go zamknął, ale tak jak widać po ankiecie 88% no chcę, żebyśmy zostali, więc bardzo wam dziękuję za odpowiedzi w tej ankiecie. Będę kontynuował nasze przygody, może nie tak często, już teraz vlogi, jak sami widzicie, nie pojawiają się co 2 dni, tylko co 3, co 4, no bo tak naprawdę też nie mam co nagrywać, a też nie chcę was denerwować. A jeszcze wracając do tej grupy 12%, to jest naprawdę spora liczba
ankietowanych, no to będzie gdzieś około ponad 5 tysięcy ludzi, może nawet 10. Mam do Was taką propozycję, bo ktoś mi nawet kiedyś napisał, że tak często publikuję, że zaraz mu z lodówki wyskoczę. Jest na YouTubie, jak wejdziecie na stronę główną, to jest taka opcja, przy każdym filmie są takie trzy małe kropeczki. Tam wystarczy kliknąć w te kropeczki i wybrać opcję nie polecaj tego kanału, albo nie interesuje mnie to. Ale chyba lepiej będzie to nie polecaj kanału, wtedy żaden film nasz Wam się nie pojawi. Jeżeli ktoś ma nas dosyć i naprawdę wyskakujemy mu z lodówki, czy tam non-stop pojawiamy się na stronie głównej YouTube'a, to proszę zaznaczcie tę opcję. Dla mnie będzie łatwiej też żyć, bo nie będziecie musieli pisać do mnie jakichś tam dziwnych wiadomości, obrażać mnie. Wy będziecie mieli łatwiej, bo nie będziecie na mnie patrzeć i na naszą rodzinę. Więc mam taką propozycję, żeby kliknąć w te trzy kropeczki i usunąć nasz kanał z obserwowanych. I tak samo odsubskrybować, czy tam, nie wiem, czy macie to kliknięte, te dzwoneczki, czy nie. Ale wszystkim będzie się żyło łatwiej. Także macie wybór, ja również mam wybór. Powiem Wam, że usunięcie kanału też byłoby dla mnie taką trochę porażką, bo to by oznaczało, że się poddałem w tym wszystkim, nie? A w życiu, nie wiem, ja jestem nauczony, żeby się nie poddawać. I za każdym razem, kiedy mam gorsze dni, czy coś, po prostu odczekać i zacząć po tygodniu od nowa. Także dla mnie też byłoby to porażką usunąć ten kanał, bo jednak to jest kawał historii i wiele lat pracy nad tymi filmami. Ale tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za tą ankietę. Daliście mi do myślenia, że jednak chcecie oglądać te przygody nasze, te filmy. No i co? Dziękuję Wam, że wysłaliście tego vloga do końca. Także jeszcze raz dzięki. A powiem Wam, że 300 metrów od naszego domu mamy tutaj taki rezerwat ptaków i można przyjść i popatrzeć na to wszystko z takiej właśnie kryjówki. Tutaj Pan ma wielką kamerę. No i są ptaki, jakieś łyski, nawet żółwie są. Tam jest żółw wodny. Także jeszcze raz dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. Cześć. Tutaj są ptaki, które możecie tutaj spotkać i żółwie wodne.